No hej, dzisiaj sobie trochę poskaczemy, bo już w sumie dawno nie skakaliśmy, a zostawiliście próg 10 tysięcy łapek w górę. Także 10 tysięcy łapek w górę i kolejny detran. Z tego miejsca dziękuję każdemu wspierającemu z kodem Jaworski przez 300. Będę ci mega wdzięczny, jeżeli przed zakupem wpiszesz owy kodzik. No i zasubskrybuj kanał, bo kiedyś dobijemy te 200 tysięcy. A my słuchajcie, już przechodzimy do detranu i dzisiaj poskaczemy. Mam nadzieję, że nie będziemy się mocno wkurzać, ale mamy naprawdę fajny detran. A nasz detran, który dzisiaj przychodzimy, nazywa się 50-levelowy Funrun. Także teoretycznie powinniśmy się dobrze bawić. Jesteśmy ogólnie właśnie na streamku na Twitchu, twitch.tv/jabor, są streamki, polecam serdecznie, link jest w opisie, a my mamy bardzo ładny detran, widzę, i skaczemy sobie na początku po jakichś kuleczkach disco, jak gdyby nigdy nic, okej, na razie jest przyjemnie, zobaczymy jak będzie dalej, mam nadzieję, że nie będę się denerwował, cyk, tak, no i się zaczyna już problem, okej, a, bo to mnie miało odbić, taki był zamysł tego, dobra. Tutaj sobie skaczemy. To ma być podobno funrun. My mamy tutaj, słuchajcie, się dobrze bawić. Watch out. Na co watch out? To mnie zabija? Okej, okay, nie mam pojęcia. Hold forward, czyli wystarczy, że będę trzymał przycisk do przodu. Ej, ale fajny detran, dobra, podoba mi się. Tu mamy bejtowanko tradycyjne. Ciekawy bardzo poziom, ciekawie rozwiązany. Cyk. No tu raczej problemu być nie powinno. 90-tki, oczywiście moje ulubione, ale te są jakieś takie łatwe, mam takie wrażenie. Póki co jest naprawdę git. Czy ja muszę skoczyć na tego X-a? Tak też myślałem. Tu też muszę skoczyć na X-a. Jaki bajer! Ej, fajny to jest. Podoba mi się. Lubię ogólnie te detrany w 2020 robione, bo one są mega innowacyjne. W sensie Epic Games poprowadzą na trybie kreatywnym tyle ciekawych rzeczy, i niektórzy ludzie tak świetnie to wykorzystują, jak możecie zauważyć, że naprawdę robi to fajny efekt. A tymczasem fajnie by było, słuchajcie, przejść sobie to bez problemu, ale oczywiście nie może być bez problemu. Hop. I tym razem się udało. Tutaj mamy trapiki. Trapiki numer 2. Hop. A! I tam było he-he napisane, ale to było chamskie. Gdy skaczesz na to, to już masz takie przyzwyczajenie. Dobra, to cię przecież odbije. A tu nagle he-he. Dobra. Cyk. A, muszę rzucić karton pod siebie? Dobra, skaczemy na różę. I na różę jest opona. Ten detran mnie zadziwia w ogóle. Cyk. Mamy to. A, słuchajcie, opowiem wam historię ogólnie. Dzisiaj sobie streamuję kulturalnie. Były ogólnie Twitch Rave'a. Prawie to przyszedłem. Były Twitch Rivalsy, turniej w Fall Guysie na Twitchku o 50 tysięcy dolarów. My wygraliśmy z 1500 dolków. Przedostatnie miejsce ogólnie mieliśmy. Także i tak spoko nagroda, no bo fajna sumka. Ale w każdym razie tuż przed tym turniejem Ola do mnie przychodzi i mówi: Paweł, jest problem, musisz zejść na dół. A ja do Oli: ale po co? Ona mówi: się drą tam widzowie pod domem, Jawor, wyjdź, proszę. No i wyszedłem, słuchajcie, i poprosiłem o numer telefonu do mamy, bo to już naprawdę przesada była. Bo tu już nie chodzi o mnie, chodzi o sąsiadów. I dajcie znać w komentarzu, czy mam zadzwonić do jego mamy i powiedzieć o tej całej sytuacji, czy dać mu spokój i dać mu drugą szansę. Wszystko zależy od was, moi drodzy widzowie na YouTubie. Czy tej widzowi, który się dar i miał 11 lat, bo się go pytałem. Wygląda na ogarniętego chłopaka, a mimo wszystko stał się dar. Jawor, wyjdź proszę. I tak naprawdę wy decydujecie, co z tym zrobię. Także zadecydujcie w komentarzach. A tymczasem sobie, słuchajcie, skaczemy po naprawdę ciekawych, ale to porobiłem, poziomach. Muszę, słuchajcie, skombinować, żeby ten poziom... O! Uda się? Uda się. Ło! Impulsy. Impulsy nigdy nie są dobrą, słuchajcie, tutaj oznaką w mojej dłoni. Ale może... ale poziom... ale... O kurde. Dobra. Udało się. Mega ładny jest ten detron. Jaram się tym detranem na maksa. Dobra, tutaj mamy speeda. Także skaczemy sobie po kamykach. W ogóle mamy tutaj... A, mamy taki fajny wulkaniczny poziom tutaj. Pierwszy detran od długiego, długiego czasu, na którym najprawdopodobniej nie będę się denerwował. Miałeś się, Paweł, nie denerwować. No, a czy ty mo... Przepraszam, ale to jest bardzo zbugowane. Dobra, no i czemu ja zleciałem na dół? Czemu? Dlaczego? Ja nie mam pytań. Pół detranu już jest za nami, by the way. Dobra. Udało się. Wystarczyło się trochę podenerwować i od razu poziom przeszedły. Przeszedły poziom normalnie, tak o. Choose the right one. Ja zawsze w życiu popełniam złe decyzje. Jedyną moją dobrą decyzją było to, że założyłem kanał i mam was. To, że mam Olcie, to były moje dwie
dobre decyzje. Kilka dobrych decyzji w życiu popełniłem, ale mimo wszystko na pewno w gierkach te decyzje są złe. Okej, teraz się uda? No i się nie uda. Pamiętacie, jak mówiłem, że ten detran jest łatwy i przyjemny? Kłamałem. No i patrz, i to jest niemożliwe. Coś jest ze mną nie tak, czy coś z tym poziomem jest nie tak? Doskoczę teraz. No i przecież widzieli... Odbijało mi już do góry. No i teraz musz. Jest, dobra. Okej, nie spierdziel tego, Paweł. Lecimy tak i lecimy tak. Jesteśmy. Kolejny poziom. Mamy tutaj rurkę. Get in here to avoid the dead zone. Nie ufam. A, faktycznie, dobra, ufam. Myślałem, że to jakiś troll jest. Dobra, czekamy sobie dalej. Czekamy dalej. Teraz skaczemy i hop, jesteśmy. Cyk, hold forward. Ale że ja mam to przelecieć tak, o? No okej, tam był odbijacz jakiś w ogóle. Jedno trzeba przyznać twórcy mapy. Mapa jest naprawdę fajnie zrobiona. I zobaczcie, i że z kamienia on zrobił opony, nie? Podziwiam fest. A że to był troll, czy że to się pojawia i znika? A, to się pojawia i znika, okej. Dobra, czyli to trzeba od razu zrobić hop, hop, hop. Gra jest pogliczowana, nie wiem, Epic, czy wy potraficie zlikwidować glicze z tej gry, czy one będą całe życie? Dobra, mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Oj, tak odbija się, jak ja to lubię. Nie no, nienawidzę tego. Cyk, dobra, idziemy tutaj, skaczemy. Ale tu nas busnęło. Dobra, 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 dobra. O, poziom zimowy. Hop, no i... Chciałem powiedzieć, no i takie poziomy to ja rozumiem, ale jakie spacji nawet używać nie potrafię. Hop. Okej, okay. Don't touch me. Okej, okay, czyli nie muszę... No, to jest logiczne, że nie mogę dotykać tych tutaj główienek. Jeszcze raz, don't touch me. Okej, okay. Co teraz? Jump, jump, jump. Ale ten napis jump był stresowy, bo on był napisany drukowanymi literami. Okej, okay. Ten poziom był bardzo prosty. Tutaj mamy, słuchajcie... Czemu mi się jakiś lód na nogach włączył? Tego się po prostu nie spodziewałem, że mi się nagle coś odpali. Co to jest? Bo to nie jest lód, to nie jest normalne, to jakoś dziwnie spycha. A, to są takie fryteczki chyba, to są takie... Jesz takie frytki i wtedy jesteś tak ulany, że aż twój tłuszcz się wylewa stopami i tak się dziwnie ślizgasz. To jest 100% to. I czy ja muszę skoczyć na ten odbijacz? Czy to jest jeden z tych poziomów, na których nic nie muszę robić? Tak, te poziomy lubię. Dobra, teraz pytanie, czy mam przejść po tej poręczy, czy mam wskoczyć do środka? O, to ciekawe! Pamiętam, jak, słuchajcie, wprowadzili wodę i możliwość pływania. Był taki detran w wodzie i on się totalnie nie kliknął, ale pamiętam, że nagrałem go jako pierwszy w Polsce. To była taka nowość, ta technika wody cała. Okej, okay, speedrun w wodzie, no to jest całkiem ciekawe. Hop! A, że niby tu byliśmy pod wodą. Dobra, i że ja miałem to wyrzutnie użyć tylko po to, żeby sobie przyciągnąć pulsa, tak? I tu muszę znowu użyć impulsa, który muszę skoczyć tu. Okej, okay. Trzymaj przycisk do przodu. Zobaczmy. Oj tak, kolejny poziom. Świetny jest ten detran. Skaczę. My i spadamy. Ej, te poziomy są naprawdę ciekawe i zobaczcie, jak to ładnie... Nie, ja przepraszam, że tak to przeżywam. Naprawdę propsy dla twórcy mapy za produkcję tego, tą całą aranżację dookoła, nie? Okej, okay. No, czy ja mogę trafić na słupek? Dobra, udało się. Pewnie na ten się nie uda. A, udało się. No i tutaj też się udało. Trapiki. Ej, jakie znaki zapytania są w ogóle na tym? Ale mam mindfucka. No i co tu się dzieje? Jaka schiza w ogóle? I co teraz? Jestem w szoku, naprawdę. Okej, okay. Aha, ja nie ogarniam, co tu się dzieje, nie? Czuję się, jakbym był... Jakbym był pijany, naprawdę. A, i ja miałem strzelić pewnie jakąś piłkę znowu i nie zauważyłem tej piłki, bo się skupiłem na dole. Okej. Okay. I że gdzie ja miałem tu skoczyć niby? No i gdzie ja mam tu teraz trafić? Mam się... Nie wiem, mam se kulkę wyczarować? Nie ma tam nic. I pomyślisz, że to miał być detran na rozluźnienie, nie? Ty, a może wystarczy, że ja to No nie, no nie da się tego nawet przeskoczyć, nie da się tu spacji kliknąć. Dobra, słuchajcie, na szczęście to jest nagrywane na streamku na Twitchu i moi widzowie dali mi protipa, żeby to po prostu ominąć. Widzowie, kocham was, jesteście super. Ale że mam jakiś chory skok dziwny? Okej. Okay. O! Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale udało się. A ja woliłem już spację z powodu rage'u. Wait for dead zones.
To trzeba idealnie timingowo wykminić. Teraz. Ale że ja naprawdę z opóźnieniem na to nawet wszedłem. Okej, okay, teraz się uda. Dobra, i teraz. No i czemu to... Nie no, teraz trzeba skoczyć. No i jakim kuźwa cudem, ja się pytam? Czekajcie, czy ta strefa nie dotyka tego przycisku? Nie dotyka, okej, czyli trzeba to jeszcze zrobić inaczej. Trzeba to zrobić, jak ona będzie dopiero zaczynała... Teraz. Tak, okej. No i stąd trzeba zrobić znowu tak samo, jak z tamtą. To się uda. Dobra, mamy checkpoint. Hop. A, i teraz na to kółko. Hop. Okej. I teraz pytanie, czy ja miałem wpaść do środka? Tak myślałem. A, tylko muszę od razu wpaść do środka po prostu. Cyk. Dobra. Jump in. No i nawet, czy ja naprawdę nawet nie potrafię wskoczyć? Wow. Czy ja naprawdę teraz będę przelatywał cały detron? Nie, myślałem. Już myślałem, że nie potrafię wskoczyć po nagrodę. Potrafię. Za to ty podobno potrafisz subskrybować ten kanał. Zapraszam cię na sklep jaworware.pl. A my widzimy się w kolejnym odcinku, mój drogi widzu. Już niebawem. Trzymajcie się, pa pa. Cześć.